Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już po raz kolejny gromadzimy się w Sadowiu, w miejscu, gdzie też gromadzą się mężczyźni, wojownicy Maryi. Można zapytać, a kim są? To są na ogół młodzi mężczyźni, od 18 do 50 lat, mający rodziny, swoje firmy, a jednocześnie pragnący żyć na co dzień dekalogiem, tym, co Pan Jezus nam proponuje. Ale jako też wojownicy Maryi pragną kształtować się w Szkole Maryi. Także zarówno w tej parafii, jak i w swoich parafiach, bo są z różnych parafii, modlą się poprzez przyczynę Maryi, chociażby przez nabożeństwa różańcowe, poprzez nabożeństwo pierwszych sobót i wiele, wiele innych. Także Maryja dla nich jest taką osobą, którą próbują naśladować i tą drogą kroczyć do Pana Jezusa. Jednym właśnie z wojowników jest Krzysztof. Mamy teraz takie najbliższe wydarzenie w Konkatedrze i o tym wydarzeniu chciałby Krzysztof opowiedzieć. Szczęść Boże wszystkim. Po raz kolejny organizujemy Noc Walki Duchowej za Ojczyznę. Zaczynamy o godzinie 21. Tym razem robimy to w Konkatedrze w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika. W najbliższy piątek. Najbliższy piątek. Zaczynamy o godzinie 21, kończymy około godziny 3. Głównym punktem kulminacyjnym naszego spotkania będzie Eucharystia, źródło naszego życia, w intencji naszej Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy. Dobra siostro, dobry bracie, jeśli nie jest Ci obojętny los naszej Ojczyzny, nie możecie nas tam zabraknąć. Papież Franciszek często powtarza młodym: Pan Bóg ma piękne marzenie o waszym życiu. Realizujcie to marzenie razem z Nim. Ale dobrze też wiemy, że w dzisiejszym świecie trudno to Boże marzenie o naszym życiu realizować. Często potrzebna jest nam pomoc kogoś mądrego, dobrego, kogoś, kto z tego Ducha Bożego czerpie. Dlatego pragniemy Was zaprosić na Dzień Skupienia, podczas którego możecie odkryć to Boże marzenie. Odkryć to, co Pan Bóg zaplanował dla Was i to Boże marzenie razem z Nim realizować. Zapraszamy na Dzień Skupienia, który odbędzie się w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu w dniach 25-26 listopada. Rozpoczynamy w piątek o godzinie 18, kończymy w sobotę również o godzinie 18. Ten dzień skupienia poprowadzi ksiądz Łukasz Poczekaj, dyrektor administracyjny seminarium, wraz z klerykami 5. roku naszego seminarium. Serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia można kierować pod numer 62 767 24 58 lub pod adres mailowy wsd@diecezja.kalisz.pl. Szczęść Boże! Miło mi zaprosić na spotkanie prezentujące książkę Drewniane kościoły w powiecie kaliskim i w Kaliszu. Spotkanie to odbędzie się 25 listopada o godzinie 16 w gmachu starostwa powiatowego w Kaliszu, w dawnym pałacu gubernatorskim. Książka ta wchodzi w skład szerszego programu, który był realizowany staraniem Stowarzyszenia Nasze Kaliskie i pani Alicji Łuczak, która była główną organizatorką oraz inicjatorką tego programu. W skład tego projektu wchodziły także warsztaty malarskie. Owoc tych prac plastyków zostanie zaprezentowany także w czasie tego spotkania 25 listopada. Książka i te działania nie byłyby realizowane, gdyby nie życzliwość wielu osób i instytucji, głównie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Kaliszu, a także władz gmin i urzędów gmin i miast w Blizanowie, w Cekowie Kolonii, w Godzieszach, w Liskowie, w Mycielinie, w Stawiszynie i w Opatówku. Książka zawiera opisy kilkunastu, dosłownie 15 kościołów bardzo cennych, które stanowią o tradycji tej ziemi i o ludności, która tutaj mieszkała. Mam nadzieję, że Państwo przybędziecie na to spotkanie. Do miłego zobaczenia. Blisko rok temu w parafii pod wezwaniem świętego Gotarda w Kaliszu odbyły się pierwsze warsztaty gospel, po których powstał chór.
Już wtedy w sercach wszystkich uczestników zrodziło się pragnienie, aby to przedsięwzięcie powtórzyć. I udało się. W związku z tym chciałabym zaprosić Cię na drugie warsztaty, które odbędą się 26 i 27 listopada. Jestem przekonana, że będzie to niezapomniany czas. Czas świetnej zabawy, treningu wokalnego pod okiem wybitnego Piotra Łopacińskiego, ale przede wszystkim czas wspólnej modlitwy i wielbienia Boga śpiewem. Zapisy oraz dodatkowe informacje na stronie parafii oraz w mediach społecznościowych. Do zobaczenia na warsztatach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych kłania się ksiądz Grzegorz Mączka. Mam niekłamaną przyjemność, ogromną radość i niezmierny zaszczyt jednocześnie zaprosić Was wszystkich do wspólnoty modlitwy. Was, moi kochani parafianie, Was, drodzy widzowie telewizji internetowej Dom Józefa i Was, kochani słuchacze Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. 28 listopada, czwarty poniedziałek miesiąca, jednocześnie pierwszy poniedziałek Adwentu, godzina 18. Rozpoczniemy mszę świętą w Waszych intencjach, za Was. Będziemy polecać wszystkie Wasze sprawy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Opieki i Opatrzności Bożej. Bądźcie razem z nami w Biskupicach Ołobocznych. Szczęść Boże! Szanowni Państwo, jeśli jesteś szafarzem Komunii Świętej, a chciałbyś pełnić posługę akolity, jeśli jesteś członkiem jakiejś wspólnoty, ruchu, czy jakiejkolwiek innej grupy duszpasterskiej przy swojej parafii, a chciałbyś zdobyć nowe kompetencje, wiedzę i nauczyć się wielu ważnych rzeczy z dziedziny teologii, filozofii czy innych dziedzin związanych z duszpasterstwem. Jeśli chciałbyś wziąć jakąś odpowiedzialność większą za jakieś dzieło przy swojej parafii, albo po prostu chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę teologiczną, ugruntować ją i umocnić swoją wiarę, to bardzo gorąco Cię zapraszam do Szkoły Liderów Parafialnych. Właśnie trwa rekrutacja. Szkoła potrwa 2 lata. Rozpoczynamy 11 lutego. Zapisać się do niej można przez formularz na stronie facebookowej Szkoła Liderów Parafialnych Diecezji Kaliskiej. Tam znajdziesz odpowiednie informacje lub na stronie telewizji Dom Józefa. Serdecznie zapraszam.